Witam serdecznie, moi kochani. Zapraszam Was na cotygodniową jazdę bez hamulców. Ja nazywam się Dariusz Ostafiński. No i dzisiaj temat jakby ten, o którym mówią wszyscy, nie tylko w sporcie. Właśnie jeszcze moment tylko, bo zegar sobie tam swoją godzinę wybije. Ale okej, koronawirus. Tylko że o tym koronawirusie to za moment, bo najpierw z gościem, który już jest na linii. Witam, Ireneusz Maciej Zmora, były prezes Truliwerk Stali Gorzów, który z tym klubem zdobywał wiele medali. Witam, panie Ireneuszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. No więc właśnie, bo ja chcę z panem o tym koronawirusie, ale i o sportowych rzeczach dotyczących jakby tej epidemii, ale najpierw o Rafała Karczmarza chcę zapytać, bo jak tydzień temu rozmawiałem z prezesem Grzybem, to on tam był w przededniu ogłoszenia tej wielkiej jakby dla klubu, czy z jego punktu widzenia informacji. Co pan sądzi o tym, Rafał Karczmarz w Stali Gorzów? No jest tak, że do prezesa Grzyba to podobno od razu z Leszna zadzwonili, że to słuchaj prezes, no to my się w finale widzimy, no. Bo to jest bardzo ciekawa informacja, że Rafał postanowił dalej swoją przygodę z żużlem kontynuować i gdyby to był taki Rafał, jakiego widzieliśmy na meczu w Gorzowie przeciwko Unii Leszno, kiedy zdobył 8 punktów i 3 bonusy, to z takim Rafałem Karczmarzem można swobodnie obstawiać Stal Gorzów nie tylko w playoffach, ale uważam, że również w finale. Mhm. Więc gdyby to był taki Rafał, uważam, że to jest bardzo dobra informacja dla całego klubu, dla kibiców. Aczkolwiek pamiętamy też, jaki był powód tego, że Rafał nie chciał dalej kontynuować tej przygody z żużlem. No pamiętamy, to fakt. Ale tak w ogóle, wie pan co, ja taki felieton napisałem w ogóle na temat tego powrotu Rafała Karczmarza z taką tezą jakby, że to jest duży sukces, czy nawet bardzo duży sukces prezesa Grzyba, natomiast duże też zmartwienie trenera Stanisława Chomskiego, bo tam na tej linii iskrzyło. I oczywiście jakby prezes Grzyb sobie zdaje sprawę z tego, że jest trochę to kłopot, ale też ma nadzieję, że trener Chomski sobie poradzi. No, to jest klasyka. Każda szansa jest zagrożeniem i odwrotnie. Obecność Rafała Karczmarza w drużynie jest to olbrzymia szansa na wzmocnienie siły drużyny, ale jest to też pewnego rodzaju zagrożenie i kłopot dla trenera. A to tym zawodnikom nadmiaru z juniorów dzisiaj, jaką politykę stawia. Jest doświadczonym trenerem, myślę, że on sobie to poukłada. I od strony sportowej, od strony wyniku pierwszej drużyny, trener Chomski wyciągnie z tego tak zwanego maksa. Pytanie oczywiście o to, czy pozostali zawodnicy młodzieżowi, którzy nie będą mieli w lidze, czy w sposób wystarczający będą mieli zapewnione starty i możliwość rozwoju. Ale uważam, że tu trochę może będę brutalny, patrząc przede wszystkim na interes klubu i pierwszej drużyny, to powrót Rafała przede wszystkim jest szansą. No to jakby zgoda. Dobra, zostawmy temat Rafała Karczmarza, bo to jest jakby też już takie, no dość dużo się zimą o nim mówiło, więc już dajmy spokój. Chcę zapytać o koronawirusa, bo rozmawiałem oczywiście z prezesem Ekstraligi Wojciechem Stępniewskim na temat tego, no co Ekstraliga w razie, jak już ten koronawirus będzie w Polsce zrobi. No tu, co prawda ja znam takie głosy, że niektórzy mówią, że to głupawka ze strony mediów i tak dalej, że wszyscy tu niepotrzebnie szalejemy i świrujemy troszkę. No ale jednak jakiś problem jest, no bo co jak wojewodowie zaczną odwoływać imprezy masowe? No to co wtedy ma zrobić pana zdaniem Ekstraliga? Jeździć przy pustych trybunach, czy przekładać? Ale to się już dzieje, dlatego że dzisiaj w Gorzowie odbywa się mecz bez udziału publiczności ekstraklasowych koszykarek. W najbliższą sobotę drużyna piłki ręcznej pierwszoligowa Stali Gorzów również swój pojedynek odbędzie bez udziału publiczności, więc to nie jest kwestia przyszłości, to jest już kwestia teraźniejszości, to się już dzieje i należy się spodziewać takich decyzji wojewodów, że te imprezy będą odwoływane, a jak widzimy na przykładzie Chin, to ten problem będzie trwał tygodniami, o ile nie miesiącami i na pewno wejdzie w okres ligi. No tak, bo my mamy do tej ligi miesiąc już, to już niewiele, no tak na dobrą sprawę.
I z całą pewnością będzie taka sytuacja, że wojewodowie zabronią imprez masowych z udziałem publiczności. I to jest duży kłopot dla klubów, dla budżetów klubów, ponieważ w tej dyscyplinie sportu znacząca część budżetu to są właśnie wpływy z trybun, wpływy z biletów. W Ekstralidze, jak pytałem, to 250 tysięcy szacowano taki wpływ z dnia meczu, wliczając w to jeszcze karnety. To jest mniej więcej ten poziom z pana doświadczenia, jak to wynika? Bo tu jakby pan. To jest pewnego rodzaju uproszczenie sprawy, bo to są osoby, które na stadion nie przyjdą, nie kupią biletu, ale to są osoby, które już kupiły karnet i teraz będą oczekiwały pewnej formy rekompensaty. Tak samo jak sponsorzy, którzy zakupili umowy, zawarli umowę reklamy, zakupili reklamy po to, żeby kibice na stadionie te reklamy oglądali. No właśnie. A tych kupów nie będzie. Sponsorzy mają też bilety VIP-owskie zakupione. Nie wezmą udziału w tych imprezach. Także to jest dużo większy problem dla budżetów klubów. I też uważam, że nie można tych meczów w nieskończoność przekładać, bo przecież mamy jeszcze takiego partnera ligi jak telewizja. No dokładnie, dokładnie. Ma swoją określoną ramówkę, w określonym czasie chce te mecze pokazywać, bo tak sobie to zaplanowała i na tym pora swój jakiś biznesplan. I teraz przekładanie tych meczów nie może się odbywać w nieskończoność. Myślę, że telewizja pójdzie na jakieś ustępstwa, ale też będą jakieś tego granice. Więc moim zdaniem to może być duży problem dla klubów, dla Ekstraligi Żużlowej, jak to zorganizować. I również na telewizji. A tak jak pan pamięta, bo przez lata był pan przecież prezesem klubu, to nie jest czasem tak, że jak początek sezonu jest, to też już są ustawione pewne płatności faktur dla zawodników, i które trzeba jakby zapłacić, wiadomo, a nic się nie dzieje, tak? Bo wpływów tych spodziewanych meczowych z dnia meczowego nie będzie, tak? Przez jakiś czas prawdopodobnie. Z dużym prawdopodobieństwem to można założyć. Większość klubów, podobnie jak w Gorzowie, ma takie dosyć dobre przygotowane wejście w sezon w postaci dotacji miejskich. Do tego dochodzą jeszcze również pieniądze Ekstraligi Żużlowej. I tutaj wszyscy wiemy, że są tylko te na początku potrzebne, więc za to wejście w ligę będzie. Myślę, że to się zazębi. Schody będą później. Mecze inauguracyjne, w przypadku Gorzowa mecz derbowy z Falubazem, czy w Gorzowie, czy w Zielonej Górze, to są już znaczące wpływy. I oby one się odbyły przy pełnych trybunach za zgodą wojewody. Znaczy tak, bo umówmy się, że ta jazda jakby bez widzów to w ogóle nie ma sensu, ani z punktu widzenia jakby ekonomicznego, ani takiego jakby czysto sportowego, tak, czy widowiska, to jakby jest bez sensu zupełnie, tak? No to zależy kogo zapytać, bo jeżeli zapytamy telewizję, to ona może widzieć w tym sens, bo więcej przed telewizorami, tak. Przed telewizorami. Dokładnie. To z perspektywy chociażby atmosfery na stadionie, to jest fatalna atmosfera dla zawodników, którzy nie czują kibiców, nie czują trybun. Dla nich to takie trochę jak trening. No a pana zdaniem w ogóle to nie będzie trochę tak, że w związku z tym, co mówimy, że się może ta finansowa rzecz mocno posypać, bo i mogą być rekompensaty, kibice mogą żądać jakiś rekompensat za karnety, sponsorzy mogą żądać rekompensat za to, że ich nie ma, ich reklam nie oglądają kibice na stadionie. Czy to może być tak, że to z czasem okaże się, że jest potrzeba na przykład renegocjowania kontraktów z zawodnikami, bo nagle się okazuje, że się nie domyka? No to zależy od tego, jak długo będzie trwała ta walka z tym wirusem, jak mocne będą jego konsekwencje. A przypomnę, że podobną sytuację, taką, która finansowo uderzyła w całą ligę, mieliśmy w przeszłości. Ona dotyczyła kursu walut zagranicznych, euro w szczególności. Tak. I wtedy też były, mówiąc, gdzieś się na chwilę głos stracił. Więc należy założyć, że skoro cierpimy, to cierpimy wszyscy kolegialnie. To dotknie wszystkich, dotknie kibiców, dotknie to klubów, działaczy, sponsorów, ale też i zawodników. Oni się też z tym muszą liczyć. Ale wtedy, co pan mówił o tym kursie euro, bo ja pamiętam tą sytuację, to było tak, że wtedy trzeba było coś z tymi kontraktami robić, no bo tam nagle się okazywało, że w związku z tym szalejącym kursem, te kontrakty nagle zaczęły rosnąć w oczach, tak? No wtedy euro przebijało wszelkie rekordy, więc i kwoty stały się absurdalne. Rozwiązanie znaleziono, które funkcjonuje do dziś. To była sytuacja kryzysowa. Taka sytuacja kryzysowa myślę, że jest przed nami i też trzeba będzie znaleźć
jakieś rozwiązanie z tej sytuacji. Mhm. Pan zdaje się może też trochę podoradzać, nie? Bo z tego co wiem, to po niedługo, czy już nawet obejmuje pan stanowisko na uczelni, coś tam z imprezami masowymi pan będzie miał do czynienia, prawda? Tak, będę miał przyjemność wykonać dwa przedmioty. Jeden to jest organizacja imprez sportowych, a drugi to zarządzanie organizacjami sportowymi, więc będę na uczelni robił to, co robiłem przez ostatnich 15 lat w klubie sportowym Stargorzów. Mhm. No ale to chyba tak, ja mam takie wrażenie, bo w ogóle ja tak jak lubię obserwować czasami, co tam się na Facebooku dzieje i tak jak pana obserwuję po rozstaniu ze Stalą, to takie zawsze powtarzam, jak ktoś mnie pyta, że prezes Zmora odżył i jakby no taki nowy duch w niego. Nie da się ukryć, że praca prezesa w klubie sportowym jest bardzo mocno obciążającym zajęciem. Prawdą jest to, że rozbrat z klubem wyszedł mi na dobre. No tak, ale tak jak pan teraz patrzy z perspektywy czasu, to bo ja niedawno tam trochę tak pytałem, jak ludzie oceniają tą pana prezesurę, to niektórzy mówią, że tak 2 lata wcześniej by pan ustąpił, to by pan odchodził w chwale takiej zupełnej, a te 2 lata to tak trochę takie przeciągnięte były. Nie, że w jakiejś niesławie, no bo nie odchodził pan w jakiejś niesławie, ale mówię, że takie trochę już były, że tam zawsze jakieś minusowe punkty się przyczepiły. No nie były to 2 idealne lata, ale jeżeli dopowiemy do tego, że w 2018 roku był medal Mistrzostw Polski, to był finał z Unią Leszno. A w znaczącym stopniu mogę powiedzieć, że w sezonie, w którym kończyłem swoją przygodę, Bartek został mistrzem świata, to absolutnie nie żałuję tego czasu. No okej. Okay. A jeszcze jedna rzecz, prezesie, bo jest tak, i tu wrócę do tematu znowu problemu koronawirusa, że kluby bardzo często też lubią robić płatne sparingi. Te sparingi już za chwilę będą i to jest też jakiś tam istotny wpływ do budżetu, chociażby no pozwalający tam pokryć koszty przyjazdu zawodników, no bo wiadomo, że za darmo się tego wszystkiego nie zorganizuje. To też jest jakiś tam problem dla klubów, czy to są jednak takie ułamki i tym to akurat się nie należy w ogóle przejmować? To są jakieś wpływy do kasy klubów, które, tak jak pan słusznie zauważył, pokrywają koszty organizacji tej imprezy. Rzadko kiedy one są zyskowne, żeby dało się z tego coś odłożyć na inne cele. I to nie będzie stanowiło problemu. Problemem to będą mecze ligowe, mecz inauguracyjny, te najbardziej kasowe. One są inne w każdym ośrodku. Mhm. No w naszym przypadku jest to oczywiście inauguracja z Lesznem i mecz z Chorobazem. To są 2 mecze bardzo kluczowe dla wpływów z biletów. No i powiem tak, to jest problem, bo gdybyśmy się cofnęli pamięcią do nieszczęsnego finału Chorobazu z Toruniem i formy rekompensaty dla kibiców, to jest to bardzo trudne. Jest to takie ciężkie do rozegrania PR-owsko-medialnie. I teraz będzie oczekiwanie kibiców o jakąś formę rekompensaty dla tych, którzy kupili karnety. Tak. I to jest jednocześnie trudność, ale też może być szansą dla niektórych klubów. Może akurat pojawią się inne turnieje w formie rekompensaty. Kluby będą musiały to jakoś sobie rozegrać i bardzo jestem ciekaw tego, jakie będą pomysły, żeby kibiców to zrekompensować. Stal to w ogóle taki ma, kurczę, super problem, no bo jednak zaczyna meczem z tą właśnie z mistrzem Polski, prawda? I to jest trochę tak, że no wiadomo, że w tym momencie ten mecz jawi nam się jako super hit, tak? A nie wiadomo co, jeśli na przykład ten mecz będzie musiał z powodu właśnie koronawirusa być przesunięty, czy on będzie takim samym hitem później, tak? Czy z tego tak czy inaczej nie wynikną jakieś straty dla klubu, bo to przesunięcie może być samo w sobie stratą, prawda? Ja myślę, że problem jest jeszcze większy, ponieważ przed meczem z Lesznem jest jeszcze memoriał Edwarda Jancarza. Zgoda, no o tym... Wydarzenie telewizyjne, wydarzenie, które skupia sponsorów, kibiców i Stal Gorzów się zderzy z tym problemem tydzień wcześniej niż pozostałe kluby w Polsce. I teraz jak się doda do siebie problemy i ewentualne straty z memoriału plus mecz inauguracyjny z Lesznym, to może być już ciężar wyraźnie odczuwalny. No według tych rachub Ekstraligi to by wychodziło tak, że to już jest 500 000 w plecy na dzień dobry. No to też pytanie, czy memoriał odbędzie się, czy się nie odbędzie, z publicznością, czy bez publiczności. Bo też pamiętajmy o tym, że w ten projekt są zaangażowani również sponsorzy. Tak. Którzy też mają oczekiwania, że będzie stadion zapełniony. Mhm. No to... kibiców
niestety z coraz większym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że nie będzie nam na tych imprezach. Oczywiście no. też istnieje w przypadku memoriałów i meczów ligowych opcja zmiany terminu. Tylko pamiętajmy o tym, że zawodnicy chętnie przeżyją memoriał przed sezonem, bo dla nich jest to płatna forma treningu. Mhm. No a tak. w trakcie sezonu, kiedy są, jeżeli mają różne ligi, zawody Grand Prix, nie jest już tak łatwo zebrać dobrą stawkę. To już się zaczyna problem. Zresztą tu mówię przy okazji memoriału, to też fajna taka historia jest, o którą męczyłem tydzień temu prezesa Grzyba, związana z tym, że Waculik, który został zaproszony na ten memoriał, no nie dostał zgody Falubazu i tam gdzieś w tle się taka sytuacja rozgrywa o to, że sponsor Stali został sponsorem Waculika, no i tak w ogóle gdzieś tam takie kibice przynajmniej w Zielonej Górze mają wrażenie, a klub chyba też, Falubas, że ten Waculik jest jakąś siecią oplatany. Pan myśli, że faktycznie jest tą siecią oplatany, czy nie? Panie redaktorze, a jakie to ma znaczenie, czy Waculik będzie na memoriale, czy nie, w kontekście ewentualnych rozmów kontraktowych? W dzisiejszych czasach każdy ma telefon, żadna to odległość kosztów Zielona Góra, mogę się spotkać przy wielu innych różnych jakby powodach, no, jak będą chcieli się dogadać, to się dogadają. No. To jak... Spotkają się konkretnie na zupie w połowie drogi na dwójce między Gorzelem a Zieloną Górą i też mogą zjeść obiad wspólnie. Więc to ja jestem trochę zaskoczony decyzją Falubazu, że nie wyraziło zgodę na start Martina Waculika, bo to absolutnie nie ma żadnego znaczenia dla przyszłości sportowej tego zawodu. Też mi się tak wydaje. Dobra, to żeby spuentować jeszcze to wszystko, tylko to proszę mi powiedzieć, czyli liga, powiedzmy, przełożony kwiecień wytrzyma, tak? I przełożenie w kwietniu jakoś da się tam z telewizją ugrać. Gorzej będzie, jak dalej będzie problem, tak? Ja nie znam kalendarza. Uważam, że przekładanie imprez ma sens, jeżeli jest nadzieja, że one się odbędą w terminie późniejszym z udziałem publiczności, bo to jest bardzo ważne od strony finansowej. Prezes Stępniewski czytał raport ten WHO i stwierdził, że jakby, no, że liczy na to, że jak się ociepli, nie wiem, pewnie gdzieś to stamtąd wyciągnął, że jak się ociepli, to ten problem jakby koronawirusa trochę zniknie. I oby miał rację. No, oby miał rację. No dobrze. Prezesie, to bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo za dyskusję i za to wszystko, co pan powiedział. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. No dobrze, i za nami rozmowa z prezesem, byłym prezesem Trulli Work Stali, Ireneuszem Maciejem Zmorą. No a teraz będziemy za chwilę przechodzili do następnego tematu, tylko tak jeszcze w przypadku naszego koronawirusa, no właśnie, bo tutaj... Tu już jest tak, że jakby wiadomo, że już są stwierdzone przypadki w Polsce. Już się pierwsze miasta z tym, pierwszy Falubas się mierzy z tym problemem. I no, jakby wasze komentarze, to trochę już do tego nawiązałem, ale jakby trochę uważacie, że szalejemy z tym wszystkim. No, być może, ale z drugiej strony no jednak jest problem poważny. No, jak zawsze w przypadku czegoś nowego, jakiejś nowej choroby, no wiemy, że Chiny się zmagają z tym od grudnia i jakoś sobie poradzić nie mogą. No a najgorsze jest to, że to jednak, no mówię, no, my nie mamy wpływu na to, my mówię dziennikarzy na to, że wojewodowie zamykają stadiony dla kibiców. No i to już uważam, to jest problem. No tutaj jakby wasze komentarze, bo zaraz chcę tu sobie zobaczyć, bo 16 marca spotkanie prezesów będzie dotyczące prezesów PGE Ekstraligi dotyczące koronawirusa. Na pewno tam jakieś decyzje zostaną podjęte odnośnie tego. No i jakiś to będzie też front negocjacyjny pewnie z telewizją, bo tutaj prezes Zmora zwrócił na to uwagę, że to trzeba jeszcze telewizję do tego wszystkiego przekonać, no bo to jest trochę tak, że telewizja może się nie zgodzić na zbyt długie przekładanie. No a co wy na to? No Smok pisze, że co to za brednie z tym koronawirusem. Dalej. On lwókniarz. Pewnie, najlepiej zamknąć każdego na kłódkę, żeby nie wychodził z domu. To jest chore. Jak się nie chce, to nie każdy musi przychodzić, ale dajcie innym mieć też prawo głosu. Idziemy,
idziemy dalej. Cezariusz, gdyby od lat informowano w tak historyczny sposób o ofiarach grypy, to kilka pierwszych kolejek jeździlibyśmy bez publiczności. Następny głos, Bóg, honor, ojczyzna. Trwa ogólnopolska głupawka zwana koronawirusem. Tutaj dalej pisze Bóg, honor, ojczyzna, kto za tym stoi, no ale to niekoniecznie musimy to cytować. Sparty fan pisze, jak to zwykle u nas bywa, świat się boi, my Polacy nie, co tam chiński wirus, trochę czosnku, seta i po nim. No też gdzieś już to słyszałem. Dominio, jaka bzdura z tym odwoływaniem, jeśli by do tego doszło, to i tak masy ludzi zbierałyby się pod stadionami. Być może, nie wiem, ale pewnie tak, bo jednak kibic no tutaj jest rząd, a może po prostu na kanapie byśmy siedzieli sobie. Sebix22, nie róbmy takiej paniki, koronawirus nie jest aż tak groźny. No dobrze, ja w każdym razie liczę, że faktycznie będzie tak, jak, że to się jakoś wszystko uda, że może do tego czasu to wszystko w jakiś sposób zelżeje, a jeśli nie, no to ten, przez ten kwiecień to będzie taki czas, że tam ewentualnie uda się to wszystko opanować, że jakieś tam jedna, dwie kolejki z perturbacjami bądź z przełożeniami, ale potem już całość ruszy bez jakiegoś takiego większego problemu. No dobra, to teraz jeszcze słuchajcie moi mi, bo to tak czasami, to znaczy czytelnicy wiedzą o tym, że niedziela to jest taki dzień, gdzie z redaktorem Hynkiem bierzemy się za łby. No i tak sobie pomyślałem, że fajnie będzie, jak się też tutaj trochę pokłócimy. No to dzwonię do redaktora Hynka. Sygnał jest, zobaczymy, czy redaktor Hynek odbierze, bo chciałem podyskutować z redaktorem Hynkiem o takiej drużynie Wanda Krakowskie Smoki. Czy redaktor Hynek jest na linii? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, redaktorze. Witam. Wiesz co, no Kamil, bo tutaj jakby już zapowiedziałem, że będziesz, tak, że trochę to będzie takie, złapiemy się za łby przez telefon. Tak mówię pół żartem, pół serio. Mnie chodzi bardziej o to, żeby zapytać ciebie o zdanie w kwestii tego klubu nowego krakowskiego Wanda Krakowskie Smoki. Wiesz, to ciekawa rzecz w ogóle, bo jak dzisiaj sobie na Facebooku szukałem Wanda Krakowskie Smoki, znaczy Krakowskie Smoki wrzuciłem, to mi wyszło jakieś Towarzystwo Przyjaciół Fantastyki i tak mi się to w ogóle jakoś skomponowało z tym, co usłyszałem o prezesie Marcinie Kromolińskim w tych klubach, w których on dotąd pracował. Ale dobrze, jak twoje wrażenia? Bo napisałem i tu jakby klub wydał jakieś oświadczenie, dementuje tutaj wszystko. Redaktor Ostafiński w ogóle oszalał. Rolnickiemu 400 zł Kromoliński prezes zwrócił, więc jaki w ogóle problem? No, jest problem czy nie ma problemu? Jak myślisz? Szczerze mówiąc, ja nie szanuję uczuć do nowego prezesu, nie wiem jak ty, ale ja tego człowieka w ogóle nie znałem, pierwsze słyszę o kimś takim jak pan Kromoliński. Też go nie znałem. Zazwyczaj jest tak, że jak ktoś przychodzi do klubu, no to gdzieś tam się już w tym środowisku obija, prawda? Albo stoją za nim jakieś poważne firmy, tak jak na przykład jest zmiana stanowiska w Stali Gorzów, jest prezes Marek Grzyb. Tak tutaj mamy jakąś kompletnie nową osobę, która no, tych klubów tam naliczyłem 3 albo 4, gdzieś tam mocno nas zwiedzała, a szczerze mówiąc, gdyby był to człowiek wartościowy, to ja bym chciał go zatrzymać jak najdłużej. Wiesz, i tak mi właśnie... Pracował u mnie cały czas, a tutaj to było takie odbijanie się od drzwi do drzwi. No też mi się tak wydaje. Wiesz, że od razu w pierwszym klubie, nie chcę jakby podawać nazwisk, bo te osoby prosiły, żebym nie cytował. W ogóle uznały to za jakąś mało poważną dyskusję, żeby rozmawiać o Marcinie Kromolińskim. Uznały, że to jest coś w ogóle tak śmiesznego i tak niepoważnego, że w ogóle nie ma sensu zabierać głosu. Ale właśnie od Świętochłowic począwszy, no to tam właśnie usłyszałem, no słuchaj, ale jakby on był dobry, to by u mnie został, tak? Potem dalej w Grudziądzu zdziwienie wielkie, ale no
czytamy, mówią mi prezesi, no, że czytali tą umowę i że czytali, że tam prezes Kromoliński jakieś im pieniądze załatwił i się drapali po głowie, bo stwierdzili, że kurczę, pierwsze słyszą, żeby coś takiego się wydarzyło. Tam oczywiście była umowa z grupą Żywiec, którą obecny prezes Krakowskich Smoków podpisał, ale to raczej w GKM-ie prezentowali to tak, że oni jakby mu to zlecili, bo ta grupa Żywiec się sama zgłosiła do klubu, także tu nie było jakiegoś sukcesu przyciągania, tylko po prostu no jakby ktoś na tacy przyszedł podany i pan Kromoliński to tylko dokończył. No ale wiesz, no faktem jest takim, że krakowskie smoki złapały Patryka Rolnickiego na tym, że ma jakąś tam lukę w pamięci, bo Patryk Rolnicki faktycznie mi powiedział, że on nie dostał tych 400 za jakiś tam friendship trophy, które organizował Kromoliński w Krośnie kilka lat temu, a oni mają kwit, że wysłali mu te 400 zł. Chociaż wiesz, jak pamiętam, Nawrocki też jakieś wysyłał zawsze faktury, i tylko że one nie dochodziły i nie wiem, jak to traktować w tej... Mnie polekli tego tekstu, nas miały w sumie dwa wnioski. Pierwszy to mam nadzieję, że tak jak pan prezes Kromoliński w Ostrowie gubił klucze od bramy, tak nie będzie gubił pieniędzy w Krakowie, bo tam już troszkę tych pieniędzy potracili, a druga no to właśnie ta odnośnie pana Nawrockiego, bo już prezes Nawrocki nie dostał licencji, no to podnosiliśmy takie głosy, żeby mocniej prześwietlać te nowe osoby w żużlu, albo żeby przedstawiały jakieś gwarancje finansowe firmy, które za nimi stoją. Wiemy, jaka była sytuacja Wandy od wielu lat, więc to chyba dobry czas dla GKS, że tu PZMOT-u, żeby gdzieś się tą sprawą głębiej zająłem, no bo chyba nie mogą sobie już pozwolić na kolejną taką akcję z klubem, który im gdzieś za chwilę zniknie z mapy Polski, bo plany można snuć fajne. Można robić fajne grafiki, tylko żeby to było jakieś poparte działaniami, tak? Bo każdemu też uważam, trzeba dać szansę, warto dać szansę, tylko żeby za tym szły konkretne czyny. No zgadza się, ale wiesz, no jeszcze się nie zgłosiły krakowskie smoki w ogóle do PZMOT-u, więc na razie tematu nie ma. Ja tylko tak gwoli, wiesz, informacji to mogę dodać, że no tu wiesz, jakby dzwoniłem do każdego z kolei z tych klubów, gdzie prezes Kromoliński działał, na zasadzie takiej z pytaniem, a kto to jest. No to już jakby absolutnie nie prałem mózgu swoim rozmówcom, nie wymuszałem na nich zeznań, no każdy z własnej nieprzymuszonej woli mówił to co mówił i no wyszło jak wyszło, bardzo bardzo słabo. Wejście ma prezes Kromoliński fatalne, nie wiem, czy jest w stanie jeszcze w jakikolwiek sposób to odbić. Tam na szczęście no ze słów Cegielskiego to przynajmniej wynika, że Krzyśka Cegielskiego, że w Krakowie jest jeszcze inna opcja, że tam wokół biura sportu w Krakowie coś się tam ma dziać i tam też jest pomysł na to, żeby w jakiś inny sposób żużel reaktywować. I to bardziej chyba bym to poważnie traktował jako jakąś inicjatywę. No te krakowskie smoki to gdzieś tam się, że tak powiem, już mi rozbiły. No. Sytuacja jest o tyle trudna, że wydaje mi się, że trzeciej szansy, jeżeli tu by gdzieś się powinęła noga... No, byłby kłopot, nie? Trzeciej szansy już może nie być i ta Wanda faktycznie już nie wzbudzi żadnego zaufania. Teraz jeszcze można gdzieś, tak jak właśnie budować to na kanwie Rzeszowa, który współpracuje z miastem, gdzieś ma te silne podwaliny pod nowy klub, a tutaj, no, tutaj tego nie ma. No. Dlatego że trzeciej szansy już może nie. Zgoda. Dobra, Kamil, to... No nie, więcej czasu nie mamy, dziękuję Ci bardzo, powiedziałeś co następuje, dziękuję Ci bardzo, to tyle, oglądaj siebie potem, no słuchaj. na razie. No dobrze, czyli tutaj jakby Kamil podsumował, co następuje. No ja ze swojej strony tylko taką czerwoną kartkę, taką dużą czerwoną kartkę mogę pokazać prezesowi Kromolińskiemu Marcinowi za
za start, za wejście i za wszystko. No, jeśli już gdzieś się wchodzi do żużla, to przepraszam bardzo, ale najpierw trzeba jednak wyczyścić stare sprawy i powiedzieć o wszystkim, co było. Przygotować sobie to podłoże przynajmniej i w jakiś bardziej racjonalny sposób to wytłumaczyć. Ja czytałem oczywiście oświadczenie Wandy Krakowskie Smoki na stronie dzisiaj w odpowiedzi na tekst mój o panu prezesie Kromolińskim. No, po prostu spuszczam na to zasłonę milczenia. PR manager Damian Juszczyk dostał ode mnie zestaw pytań. Jego odpowiedzi wydrukowałem. Przykro mi, że niestety no, nie są one takie, jakby sobie tam, znaczy przykro mi, że opinia o prezesie Kromolińskim nie jest taka, jakby sobie Damian Juszczyk wyobrażał, no ale tak wyszło. Słuchajcie, no to tyle, pozostałe tematy, pewnie jeszcze trochę tych ciekawych rzeczy jest, zostawiam. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Zegar dzwoni, czas kończyć. Na razie.